Witam, dzień dobry. 20 marca na Wacikach tak na próbę podkiełkowałam 3 rodzaje nasion, czyli 7 dni temu. Pelargonia, dalia kaktusowa, pomidor, zielony tygrys. Nie zaglądałam tam, rzucałam tylko okiem z zewnątrz, czy coś się dzieje, czy coś się zieleni. No i dzisiaj po 7 dniach będę pikowała to, co tu zobaczymy zaraz. Mokre cały czas waciki. To jest pomidor. Powinnam wcześniej zajrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć nasionek ma zdolność kiełkowania z tego opakowania zamówionego na Allegro rok temu. Dobrze, teraz kolejne kwiaty. Z lewej strony dalie. Z prawej strony pelargonia. No proszę, nawet waciki rozłożyły się. Taka moc wzrostu roślin. O rany. Czyli to jest dalia. Watę wrosło, wręcz korzonki wypuściło. Dobrze. I to pojedynczo będę do doniczek pikowała. A teraz... Co to jest? Co to jest? Pelargonia. Tak. Ładnie wygląda. Siedem dni od podkiełkowania. To były nasiona otoczakowane, takie inkrustowane. Tak, a zajrzymy, czy coś się zadziało w kolejnych próbnych podkiełkowaniach innych rzeczy, a to pojedynczo posadzę. Dalia kaktusowa. No, za długo, zdecydowanie za długo było, ale to z powodu braku czasu. I pomidorek, zielony tygrys. W tym pudełku natomiast znajdują się 23 marca wysiane na próbę na wacikach arbuzy, podkładka, winogrono, podkładka szyntoza do arbuzów, winogrono, wianecznik i dwa rodzaje aksamitki.
Dziś jest 27 marzec, czyli 4 dni temu. I tak poczekajmy po kolei. To jest aksamitka z moich nasion, żółta, marigold, taka chryzantemowa, gigantyczne kwiaty. U mnie w zeszłym roku nie miała szans rozwinąć się w pełni, gdyż była w zagłuszonym miejscu. Tu nic, widzę, że się nie dzieje. Odłożymy. Kolejna aksamitka pomarańczowa, również z tej samej serii. Też nic się nie dzieje. Chociaż coś tu wychyla. W tym jednym coś się zadziało. Teraz co? Nasiona kupiłam w sklepie winogron. Przepyszne. Ciemne, prawie czarne. Większe od tych powszechnie znanych, które rosną w ogrodach. Ale nic na razie się nie dzieje. Nie wiem, jak to jest w ogóle z wysiewaniem winogron z nasion. Teraz arbuz. Arbuz Janosik o żółtym miąższu. Cztery nasionka z jednego. Coś wychodzi. Cztery dni temu, w temperaturze takiej pokojowej, 21 stopni, gdzieś 22. Czyli to jest ten arbuziak Janosik. Teraz arbuz ten Charleston Grey. Duże nasiona. Na razie nic nie widać, by się coś zadziało. Teraz arbuz złotowolicy. Jest. Jedno nasionko również. A to miało uszkodzoną skorupkę. Na to wychodzi. Czyli to jest złotowolicy. Teraz podkładka Shintoza do szczepienia arbuza na dyni. Ho, ho. Ho, ho. Już do ziemi. Potwory. Jakie blade łodyżki. Słońca nie było w tym pudełeczku. Na sekundkę zrobię zdjęcie. Cztery dni od namoczenia. Dobrze, to. Oraz co my tu mamy? Nasiona wianecznika, hedychium. Z mojego zbioru. Jedno co widzę, że są takie świeże, błyszczące, wilgotne. Nie wiem, jak je wysiewać. One były bardzo suche. Nie wiem, czy mają zdolność kiełkowania w ogóle. No nic, niech leżą.
Może je trzeba troszkę spiłować, jak kannę, nasiona kanny. Tak, i to by było na tyle, tak? To był Charleston Gray. No dobrze, tak się sprawa przedstawia z próbnego podkiełkowywania pewnej części roślin.